Halo. Co tam? Ty słyszałeś o scenie, że będzie na Mlecznym Człowieku? To będzie? Scena na Mlecznym Człowieku. No ale... I co się dzieje z Kaczywami? Co? Ale, no ale co się, i co się dzieje? To, o co chodzi? No nie, no poszukiwałeś sceny, no to mówię, że będzie na Mlecznym Człowieku. Co robisz? Co? Co robisz? Jestem w domu i piję wódkę. Lajwa zrób. No to jesteś właśnie na lajwie. Przepraszam, że ci nie powiedziałem. No widzisz, bo ja myślałem, że coś się stało. Jest pierwsza w nocy, myślę, że coś się stało. Scena, o. A widzisz, kurwa, ty szukałeś sceny. Słyszałem, że powiedziałeś, że matka sceny nie żyje, a tu mi piszą, że w DPS-ie jest. A gdzie powiedziałem, że nie żyje? No mówisz, że matka nie żyje, dom rozebrany. Co to znaczy mówisz? Kiedy powiedziałem i w jakich okolicznościach mówisz? Ktoś mówi, że księżyc to słońce, a słońce to księżyc. Ciągle u ciebie jest narracja. Mówisz. Gdzie mówię? Ja odwiedziłem matkę z sceny w tym zakładzie opiekuńczym, no. I nie mówię, że nie żyje. No dobra, może źle zrozumiałem. A nie, no oczywiście, źle zrozumiałeś, kolejny źle zrozumie, następny jeszcze źle zrozumie i tak to się kręci, Piotrek. I tak cię mają za dziada i chuj, czym się przejmujesz? Kogo? No ciebie na przykład, nie? A kto mnie ma za dziada, powiedz? A no wszyscy, tak, wszyscy mają mnie za dziada, a tak i ciebie za dziada i tak się kręci. I całe życie, Piotrek, ja nie wiem, kto mnie ma za dziada, nie wiem, nie znam takich osób. No dobra, przepraszam, to mnie mają za dziada, no. Ale no, to taka narracja. A co robisz? Śpię, no co mogę robić? No jak śpisz, kurwa, jak ty podobnie po nocach nie śpisz. No, powiedzieli ci ktoś, ci tak powiedział, czy same ty, ale wiesz, co mnie najgorzej wkurwia? To mnie najgorzej wkurwia, że zobacz, wygrzebali scenę. Ale... Dobra, kurwa, przecież Sławek nie siedzi tak jak ty czy ja i nie śpi, kurwa, tylko myśli, jakby tu zarobić pieniążki, no. Scena jest bezdomny, na pewno gdzieś się, kurwa, wiesz, z nim skontaktował i teraz go... Weźmie do Krzyśka, a u Krzyśka strzela posiedzi ze dwa dni i pojedzie. Paweł, ja myślę, że Scena posiedzi u Krzyśka dłużej. Nie Scena. Scena to jest... Nie. Ja myślę, że posiedzi dłużej, wiesz dlaczego? No. Bo jemu już kasy zbrakło. Ale ja oglądałem wywiad teraz niedawno ze Sceną. No. Scena dalej tam kręci się przy tych frikach, dalej tam przynajmanie i chce tam zarobić grosza. No. Dobra, no ale dlaczego Sławek wstawił, kurwa, taki film, kurwa, ten short, że Scena będzie na szkolnej. Spotkamy się niedługo, no. Dlatego, że Strzela jest bezdomny i nie ma gdzie mieszkać. Jak? Nie. Masz nie takie informacje. Strzela dostał kurwa kąt. Nie wiem, ja oglądałem wywiad sprzed kilku dni, mówił, że jakieś socjalne mieszkanie pisał, chciał dostać i tak dalej. Sławek rezygnuje ze szkolnej. Bo już... Ty, ale jak może rezygnować ze szkolnej, jak on kurwa Scenę zatrudnia? Ale nie zatrudnia, nie wiesz w cuda, no dajesz się prowokować. Sławek rezygnuje ze szkolnej, bo mu się koło tupy, już śmierdzi mu koło tupy. Krzysiek go coraz więcej kosztuje i teraz zostawi szkolną temu kurwa Aaronowi i ten Aaron tam będzie się turlał, no a Sławek miksuje, no. Ale jak, myślisz, że Aaronowi zostawia całą szkolną? A co ma zrobić? Gnoju się narobiło, to przecież trzeba się pomalutku wycofać. Nie? No a co Aaron zrobi?
A co Aaron zrobi? No nic nie zrobi. Dalej będzie robił to, co robi. No, no to on nic nie będzie robił. No jak nic? No będzie robił. Wtedy będzie pilnował. Ty, ja ci powiem jedno, to coś ci powiem. Tak ci powiem, że tak. Ty tam nakręcałeś te filmiki o scenie, o jego domu, nie, o tego. A tu naraz się okazuje, że Sranek kurwa bierze scenę, kurwa, ty. No ale słuchaj, no bo mu obiecał pieniądze, no a scena na pieniądze łasy i wiesz, za nic nie robienie dostanie pieniądze i tyle. Ty, a może my się dogadamy ze sceną? Na co ty będziesz dogadywał ze sceną, a co ty chcesz ze sceną się dogadywać? No żeby Sratkowi popierdolić to wszystko. Się dogaduj, ja tam się nie mam co dogadywać, bo ty jeszcze chyba nie wiesz, jaki jest szczep. Ja wiem, bo woziłem mu żarcie na Kłobucką. Jemu woziłeś żarcie. No przecież scena na Kłobuckiej był lokatorem, no kurwa, no nie pamiętasz? Na Białołęce był Słowik i nie mów mi, że woziłeś Słowikowi. Dupa! Scena na Służewcu był lokatorem, no już nie pierdol. Szczena nie był na Służewcu, tylko Szczena wychodził z Łodzi chyba z zakładu karnego. O czym ty pierdolisz? Na Służewcu kurwa był, był lokatorem, kurwa no. O czym ja ty pamiętam, jak rozmawiałem z jego mamą wtedy latem tamtego roku, to ona mówiła, że wychodzi on z zakładu karnego i nawet ze mną jak rozmawiała, to czy nie pojechałbym do niego i nie przyjechał do tego zakładu. Ale ty miałeś ze Szczerą kontakt? Nie, no ja ze Szczerą nie miałem, ja tylko z Aśką i z tą mamą. Ty, bo wiesz co, ja ci powiem jedno. Ja mam kontakt ze Szczeną. No to wiesz, to na ochotę i rób pieniądze. Ty, może byśmy coś zrobili, żeby Sławkowi zamieszać? Ty, słuchaj, ja to mam spokojne życie. Ja to mnie się nie, ja nie będę się tutaj, wiesz, łapał za ludzi, którzy tam później będą chodzić i będą płakać. To zobaczysz, jak Szczena ich tam załatwi jeszcze. Ale mam kurwa kontakt ze Szczeną. Ale po to mi kontakt, no to miej, no to rób co chcesz. No to może by coś zrobił. Ale co chcesz zrobić? No kurwa, żeby przeszkodzić Stratkowi, który całe życie coś uprzykrza. No to dobra, no to co chcesz zrobić? Masz pieniądze, żeby go zaadoptować? Masz jakieś lokum, żeby mu wynająć w Warszawie, żeby mu płacić za to, że jest? Znaczy nie, no to nie o to się rozchodzi, bo Szczena to musi mieć, wiesz, warunki nie wiem jakie, no ale można coś zamieszać. Daj sobie spokój, Piotr. Daj sobie spokój, Piotr, tam nie będzie. Ja tam dzisiaj, ty, posłuchaj mnie, ty. Ja tam dzisiaj coś wypiłem, ale chuj tam, bo dzisiaj miałem gości z Białegostoku, wiesz o tym? Wiem, bo miałem się z nimi też spotkać. Z kim? No, z twoimi gośćmi. No ale oni się nie chcieli z tobą spotkać, bo żeś odpierdolił manianę, no. No jak, dzwoniłeś to w tamtą niedzielę? No ja wiem, ale później do mnie dzwonili, że nie chcą się z tobą spotykać, bo coś żeś tam odpierdolił. No ale dobra, chuj. Piotrek, poczekaj, bo już zaczynasz kręcić. No. Zadzwoniłeś do mnie, powiedziałeś, że przyjeżdżają do ciebie w niedzielę z Białegostoku goście. Czy ja mógłbym się z nimi spotkać? No tak. Ja powiedziałem, że mógłbym. W niedzielę zadzwoniłem po południu do ciebie, powiedziałeś, że cię nie ma w Warszawie, bo jesteś w Łodzi i że oni przyjechali, ale no szkoda. Słuchaj, bo... dobra, Paweł, dobra. Chuj. No nie chuj, tylko słuchaj. Ale poczekaj. No. Ja nie odjebałem manianę. Żadnej maniany nie odjebałem, tylko ty odjebałeś, bo pewnie jesteś w Łodzi. No. Ale to nie o to się rozchodzi, tylko tak. No. Jak zacząłeś gadać o tym, że nie będziesz się spotykał z żadnymi kurwa tamtymi, no to oni zrezygnowali. Dobra, chuj. Pogniewali się, no tak. No dobra. No ale teraz przyjechali do mnie. No.
Kobieta i facet, nie? No. No dzisiaj 4 godziny siedziałem w tym, na Ochocie tutaj siedzieliśmy na w knajpie drugie dno. No i ja ci powiem tak, chcesz, nie, znaczy ja ci powiem tak, że goście naprawdę są konkretni. No i co? No i kurwa właśnie rozmawialiśmy na temat sceny, na temat kurwa białego, znaczy mlecznego człowieka, na temat Sratka, który kurwa niby się tam wycofuje, a dalej pierdoli o tym, że scenę zaangażuje. No i chciałbym... Ach chuj, kurwa. I ten... No i co ty masz na ten temat do powiedzenia? No nic, no co ty angażujcie, no to ty róbcie. No ale nie róbcie, bo ja nie jestem od robienia, no. Piotrek, ja znam bardzo dużo ludzi, mógłbym na tych ludziach wypłynąć, mógłbym tymi ludźmi się zadawać, ale mi się nie chce. Ja jestem spokojny człowiek, ja nie chcę się tutaj zadawać. Sławek jest kombinator i kręt, dupa mu się przypaliła z każdej strony ze szkolnej. Teraz będzie robił wszystko, żeby się próbować wymiksować, bo za pół roku powie, że on w ogóle nie zna Krzyśka, bo on taki jest, powie, że nie zna takiego człowieka. Tak jak powiedział, że nie zna nikogo w Sędziszowie, tak powie, że nie zna Krzyśka, rozumiesz? Słuchaj, to... już to, że Sędziszów dupa, ale teraz mnie to wkurwiło, że zobacz, zatrudnił takiego Szczenę, nie? No. I ty. Posłuchaj, to nie jest kurwa tak, że ktoś gdzieś coś nakręca. Tylko jeżeli to jest nakręcone, jeżeli to jest kurwa powiedziane, to znaczy, no, że jakaś umowa jest, nie? No. No to chyba Szczena się dogadał ze Sławkiem, nie? No to się dogadał, no to jaki jest problem? Znaczy nie, no nie taki problem, tylko, bo tak, ty jeździłeś, robiłeś tam te materiały o tej Szczenie, że domu zbulwersowali, chuj tam, że nie ma domu, że nie ma matki. To był pierwszy materiał w internecie, który mi rozkradli, kurwa, Wirtualna Polska, Onet. Wszyscy ukradli mój materiał wtedy, bo ja byłem wtedy dzień po zwaleniu tego domu. No? Później odwiedziłem jego matkę i te skurwysyny mi pokradli wszystko, ci kurwa, pseudodziennikarze. Mieli mi za to zapłacić, mam nagrania i nie zapłacili mi do tej pory, a później się wycofali z tego. To są złodzieje, wszystko to, te Polska Press i tak dalej, to wszystko złodzieje. No to właśnie o tym mówię. I teraz mówię tak, ty zrobiłeś materiały o jakiejś scenie, o jakimś tam chuju mówię, bo ja scenę też oglądałem. Ale wiesz co mnie dziwi? Dziwi mnie to, że Sławek od razu uderzył w Szczenę. I bardzo dobrze, dlatego że sam się pcha na piedestał, bo wszyscy Szczenę na razie obserwują, każdy z nim tam wywiad przeprowadza, a więc jak Szczena przyjdzie do Białegostoku, to bardzo dobrze, bo wtedy ktoś się może tym Białymstokiem zajmie wreszcie. No, no ale co, przez Szczenę? No a jak? Przecież Szczena to jest przypał. No ja wiem, bo już go się pozbyli z tych fajtów. No i teraz jak tylko Szczena się pokaże u Kononowicza, to Sławek będzie miał ogień rozpalony, bo przecież tam nie będzie wesoło. No także się nie martw nic. Sławek niech się martwi, a my to mamy tylko obserwować, czekać. No, bo nie, bo było, no tak. No tak, no sam sobie burzę ciągnie na siebie, bo przecież wiesz jaki jest Szczena. Szczena jak nie będzie miał pracy, to on tam nie będzie siedział nie będzie, i nie będzie się z nimi pieprzył. Padnie, narobi bałaganu i bardzo dobrze. No ale jak Szczena nie narobi bałaganu, tylko tam zostanie? A, Szczena nie narobi bałaganu. Myślę, że Szczena to za darmo tam będzie siedział, tak jak Tomek, czy jak jakieś inne, kurwa. Szczena to jest Szczena, on się nie będzie z nimi pierdolił. No ale ty, jakbym gdzieś znalazł numer do Szczeny, możemy pogadać? A ja nie pcham się w Szczenę, bo Szczena to kłopoty. Aha. A jak?
Co może szczenie zaoferować? O czym ty chcesz z nim pogadać? Nie, no. Sceną chcesz pogadać. Scena to jest ten. Postać internetowa. Scena to miał do czynienia z free fightami. On zarabiał ciężkie pieniądze. A co mu możesz oferować? Ale jakie ciężkie pieniądze, jakby lądował gdzieś tam w przytułku? Wylądował jak wylądował, ale a co zarobił, to zarobił. Jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Idziesz jutro na ten, na Trzech Króli, na ten marsz tych, kurwa, niepotrzebnych, jebanych uchodźców? A, bo to jutro jest marsz, no tak, 24, tak, jutro. No idziesz czy nie idziesz? Nie, ja jadę z Karolem, jedziemy do Olsztyna rano. A po co? A do Bublewicza, bo było 20, było rocznica śmierci. No i Karol ma urodziny i jedziemy na urodziny do tego, do Olsztyna. No dobra. Ale tam na te marsze to nie ma się co pchać, bo to jest wszystko, kurwa, robione pod publiczkę. Nie, Młodzież Wszechpolska i te inne cuda. No tak, właśnie, to nie ma sensu. Lepszy jest marsz rolników na Warszawie. Nie, to ja idę jutro też na ten marsz zobaczyć, co tam oni mają do powiedzenia. No. A o której jest? O 12. To nie ma sensu. Nie, przecież i tak się nic nie stanie, i tak się nic nie stanie. Pochodzić po ulicach, pogwizdać, no, wszystko. No dobra, no to jak... Co dzisiaj, żebyś tam nie odwalił, co? Ach, ja dzisiaj miałem odwiedziny ludzi z Białegostoku, kurwa. Dowiedziałem się bardzo dużych informacji z Białegostoku. Szacun, kurwa, szacun, człowieku. Siedzieliśmy, kurwa, dzisiaj w drugim dnie i szacun. Ale nie taki... wkładali tam za wycieraczki coś? Komu? Za wycieraczki ci nie wkładali jakichś dziwnych rzeczy? No ja tu do sram, co oni mogą włożyć, kurwa. Szacun, kurwa. Szacun. Warszawie, no. To jak się spotkałeś z Białymstokiem, to może się weź za szkolną, ty. Co? To może ty się weź za szkolną. Nie, ja się nie będę brał za szkolną, bo... Za szkolną to trzeba mieć, kurwa, naprawdę wiedzę taką, jaką ty masz, kurwa. Nic, no, to teraz będzie scena na szkolnej, siedział. No i widzisz, jak kombinują i bardzo dobrze kombinują, a wy kombinujecie chujowo, a oni dobrze kombinują. Muszą kombinować, nie mają wyjścia. Wyświetlania się mają zgadzać. No właśnie, o to chodzi, bo tam ostatnio to szpiterskie kanały mają więcej wyświetleń jak oryginał. Oj, Boże. Nie pij wódki, bo wódka jest, wiesz. Wódka jest dla ludzi, nie dla idiotów, kurwa. Dla mądrych ludzi. No, dla ludzi, nie dla idiotów. Zaraz się tam twoi widzowie napuszczą i zaraz będziesz robił. Dym. No, czym ty pierdolisz? Ja już nie takich, kurwa, widzów przesłuchiwałem, kurwa. No, ja wiem o tym, że nie da się ukryć. No. Dobrze jest, nie trzeba psuć. Życie jest brutalne, kurwa. Pewnie tak jest. No, trzeba być, wiesz, twardym, żeby żyć. No właśnie, no to dobra. No dobra, nie będę ci już zaprzątał w nocki. Nie, tam zaprzątasz, tylko myślałem, że coś stało, dlatego odebrałem. Ale jak coś się stało? No to ty się przejmujesz o mnie? Słuchaj, jak brat do mnie dzwoni w pół do drugiej, to chyba dzwoni w poważnej sprawie. No, na pewno nie w sprawie Olgierdana, no. Ty mi tu w pół do drugiej rozkminki oszczenie. Kurde, ja chciałbym mieć takie kłopoty jak ty. A ja przejmę tą scenę, wiesz? Przejmę tą scenę i ze sceną będę nagrywał filmy. Wiesz o tym? A masz pieniądze? Nie, nie mam pieniędzy, ale mam kontakty. A tak. No. Piotrek, kurde, zobaczysz to wszystko.
pić na wodę fotomontaż, nie wiesz, w cudach. No i na urach, chuj. Ty sobie wyobrażasz, żeby scena była na szkolnej u Krzyśka? No wyobrażam sobie, jeżeli tak, jak tak jest. No. Przecież Krzysiek go pogoni w jeden dzień. Nichuja. No tak. Krzyśkowi pasuje taki scena. Tak, na pewno. Oho, a na pewno scena by tam siedział w smrodzie, w brudzie. Daj spokój, Piotrek, to jest pic na wodę. To jest to samo, żeby przyjechał, tylko zrobił wyświetlenia i na drugi dzień pojedzie, no. Znaczy, chwilę, bo muszę do UBE iść. No idź. Ja ci powiem tak. Sladek znowu was wszystkich fuja zrobił. No, naprawdę? No. Po czym wynosisz? Po czym? No, po czym wynosisz? To ja ci powiem po czym. Ogłoszone było, że on gdzieś tam kończy, kurwa, już to kurwa z knurem, już nie chce w ogóle nic, kurwa, mieć z tym knurem, a tu nareszcie okazuje, że scena przyjeżdża na szkolną i będzie kontent następny. Do szkolnej był już w Unio, do szkolnej był do szkolnej był swoją dziewczyną, nie pamiętam kto to był na szkolnej, jest taki materczy oczy po zatytułowane. Także ilu to tam ludzi na szkolnej było, Piotrek, to nie masz pojęcia, o, był magikal na szkolnej, to jaka tam afera. No tak, to masz rację. Włączę sobie tego twojego streama, bo nie wiem co tam liczą te. Nie wiem, przepraszam, bo ja też nie czytam. Te plotkarze to piszą. Dlaczego ty, kurwa, mówisz, że to są plotkarze, no? Leciuchy takie jak baby, kurwa. Jest tu u ciebie ten YouTube Studio, halo? YouTube Studio to jest stary dobry nick. A, inteligentny, pewnie jeszcze powiesz. Zdrowie moich oglądaczy, zdrowie moich tych, no. Psychotrop był, tak jest. Słuchaj, a gdzie masz tych bebe małpki, co się tu ostatnio nie pokazuje? Zdrowie małpek, zdrowie DD. Może przyjdą. Zdrowie moich moderatorów. Nie, ja tu widzę, ty masz wszystkich moich widzów tu u siebie. Ja się no to ich pozabieraj. Nie no, dobrze, niech ciemno. Wiesz, jaki ty masz problem? No. Ty masz problem, że komuś chcesz narzucić swoją narrację i to jest twój problem. No właśnie. No. Komu mam narzucić swoją narrację? Ja mam kanał swój i to, a o Bartek pozdrawiam wszystkiego. To, 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 to,
To są dobrzy ludzie. Pytki, zobacz, jedyny, który ci został. Kto? No, Pytki. Pytki to jest moim moderatorem i moim kolegą, wiesz o tym? No wiem, ale mówię, kiedyś narzekałeś, że stare dobre nitki od ciebie odeszły. Ale co, o czym ty gadasz? To jak to, z Tyskim chcesz to związać? Nie. Nie, no tylko mówię, że jak mówiłeś ze stare dobre nitki, wspominałeś, że tam odeszli od ciebie, a zobacz, na Tyski jest dalej. Bo Bartek to jest Bartek, kurwa. No właśnie. No, no dobra, hop, zdrowie wasze. Niech daj wódki, bo wódka jest, wiesz. Nie mam żadnych, kurwa, problemów. No to dobrze, to trzeba spokojnie pić, na wesoło. No, dzisiaj się spotkałem z ludźmi z Białegostoku. O. O. Z panią i z panem z Białegostoku. I co? Życie straciło sens, czy się coś zmieniło? Nie, nie. Bardzo dużo się dowiedziałem. O kurde. I wiesz co, ja ci powiem tak. Ty się, kurwa, ty jesteś taki człowiek, że ty, kurwa, pierdolisz, nie pierdolisz, ale ty boisz się do tego Białegostoku jechać. Dlaczego? Powiedz dlaczego. Bo mam głowę na karku. Ale powiedz, dlaczego się boisz do tego Białegostoku jechać? Dlatego, żeby mi nikt później nie powiedział, że kogoś pobiłem, że komuś coś uszkodziłem, że stałem pod bramką, że to, że tam, to po co? Po co? No a powiedz, dlaczego ja się nie boję tam pojechać? Ponieważ nie masz znajomości. Nie, nie mam znajomości. Tylko po prostu to jest normalne miasto, normalne wszystko i każdy ma prawo tam być. No to ja wolę jechać do Szczecina, do Kołobrzegu, jak do Białegostoku. No właśnie. No właśnie. O, widzisz, tu Tabakino pisze, ty uważaj na niego, bo to jest ten od tego, od Stonogi, szacun Stonoga. Także uważaj, jak cię będzie tam chwalił Tabakino albo coś. To uważaj, bo on tak wszędzie chwali wszystkich. Ale ja ci powiem tylko jedno. O, Maciek gitarzysta. O, czyżby to ten Maciek gitarzysta? Bo Maciaja, Piotrek, Maciek. My się chyba znamy, kiedyś żeśmy gdzieś podróżowali, nie? Ja to tutaj, wiesz, znam was wszystkich. Ale o czym ty pierdolisz, człowieku? Robimy na następny tydzień, bo na następny tydzień jestem w Białymstoku, jadę do Białegostoku. Robimy, no, kurwa, lajta i jedziemy do Białegostoku razem? Ale po co? Jak po co? No ale po co? Ja mam, słuchaj, ja mam zasięgi, ja mam znajomości, ja nie muszę sobie wyrabiać tych rzeczy. Ale to nie o to się rozchodzi. Ja nie muszę jechać do Białegostoku, żeby się uwierzytelniać albo żeby robić sobie zasięgi. Ja siedzę w domu, robię lajta i zarabiam więcej pieniędzy, jakbym jechał do Białegostoku. Ale to nie o pieniądze się rozchodzi. Ty, rozchodzi się o to, że Białystok dla ciebie jest teraz nieosiągalny. Oczywiście. Mądrzy ludzie nie jeżdżą do Białegostoku. No to proszę pojedź ze mną, bo dla mnie jest osiągalny. No to jedź. Ja już tyle razy byłem w Białymstoku, ja znam Białystok, znam wszystko, mnie już nie trzeba tam jechać. Ale kto ci zakazał teraz jechać? Sławek. Sławek to jest, kurwa, Sławek. On mi się podoba. Robi was chuja wszystkich jak może. To mnie się też kiedyś podobał. Ale no ja wiem o tym, robi was... A tobie teraz? Nie, robi was w chuja jak tylko może, nawet się boicie jechać do Białegostoku. No, do Bielska się nie boję, zobacz, nie boję się jechać do Bielska, spotkać się ze Sławkiem, a do Białegostoku się boję jechać. Ty, dobra, chuj. Ja już powiedziałem, że na mszę dla majora pojadę i zrobię lajta i nie boję się Sławka i niech mnie w dupę pocałuje ze swoimi, kurwa, kretami, jakimi by nie było, tak jak było na majora pogrzebie. A ty się boisz. Dlaczego się boisz?
Adolku, sorry, ale z Piotkiem znam się dłużej. Maciej gitarzysta, powiem ci jedną rzecz. Ja nie jestem człowiekiem, który grzebie w dupie. Powiedz mi, dlaczego się boisz tego Sławka tak? Skończmy na tym. Ty, dlaczego się jego tak boisz? Tego człowieka, gdzie tam kurwa człowieku. Ja byłem tam i widziałem to wszystko. Dlaczego ale ty się... Ale gdzie byłeś? No kurwa, no byłem w Krzyżowej. No i co tam robiłeś? No i powiedz mi tylko tak, dlaczego ty się boisz tego człowieka? Ale ja też byłem w Krzyżowej. Ale pytanie, dlaczego się jego boisz? No ale co, że, ale po czym wnosisz jeszcze raz? No, po tym wnoszę, że do Białegostoku nie chcesz wjechać, bo się boisz. Ja bardzo dobrze wiem, że tylko oni czekają, żebym tam pojechał do Białegostoku. No ale co ci zrobią? No nic nie zrobią, no po prostu pójdą na komisariaty i się rozprują na wszystkie strony. No ale ja tam wjeżdżam i kurwa siedzę, nagrywam filmy i też się prują. Ale posłuchaj. No co? No co mam słuchać? Nie chcę tego tematu ruszać, dzisiaj wypiłeś trochę. I po co taki temat ruszać? Piotrek, jak się pije wódkę, to się rozmawia o przyjemnych rzeczach. To się słucha piosenek, rozmawia się o przyjemnych rzeczach. Dzisiaj... A ty jest na Białystok. No. Dzisiaj miałem gości z Białegostoku, gdzie naprawdę... Kurwa, nie spodziewałem się, dopiero zadzwonili i chuj, odwołałem też nawet kurs, kurwa, żeby tam gdzieś jechać. Odwołałem kurs, bo byli goście z Białegostoku. No. I usiedliśmy sobie w drugim dnie na Ochocie oczywiście. Szacun dla tych ludzi, którzy przyjechali i... Tyle, co ja się z nimi narozmawiałem i zrozumiałem, wiesz co zrozumiałem jedno? No. Że te wszystkie skurwysyny, które tak kurwa nadają tylko po to, żeby kurwa coś gdzieś uszknąć i zarobić. I zarobić, może by zarobił. Może by jak... ja ci powiem, że nie muszą mnie odwiedzać goście z Białegostoku, żebym o tym wiedział. No, ale ja ci powiem tak. Ci goście z Białegostoku to naprawdę byli goście z Białegostoku. I a mają kanał? Mają kanał? Oni srają na wasze kanały i na mój kanał i na twój kanał też srają. Poczekaj chwilę. Maciej gitarzysta, jeszcze raz ci mówię. Nie strugaj tutaj Chojraka, przyjrzyj do Piotrka i strugasz na jego kanale Chojraka. Próbuję tutaj coś udowodnić. Znam cię, rozmawialiśmy i niech tak zostanie lepiej. Wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, bo ja z tobą Maciek kontakt straciłem tylko dlatego, bo ja chciałem ten kontakt zerwać. Tylko dlatego, że ja chciałem ten kontakt zerwać i proste. Także tutaj wiesz, nie piśuj. Siedź sobie spokojnie i tyle. No, no ale dobra, no to powróćmy do tematu na przykład Maćka gitarzysty. Znasz go, nie? No oczywiście. Ja też. Ale nie będę o nim rozmawiał, bo ja nie jestem pleciuch, no. No ale dlaczego jesteś taki zdenerwowany na niego? No dlatego, że napisał Paweł, kiedy usunąłaś kanał. No dobra. I teraz ja ci powiem tak. Nie... O, Robak wyszedł spod kamienia. Cezary. Wynurzył się. Ale chwilę. Ej. Kurwa wrony zjedzą. Ale chwilę. Ty, ja ci powiem tylko jedno. Tak. Z Maćkiem gitarzystą znam się nie od dzisiaj. Jedliśmy razem kurwa kolację, obiad. Ale byliśmy tu i tam. No. I ty, ja nie mam pretensji do niego, nawet jakby napisał, że coś tam źle zrobiłem, chuj do pana, no źle zrobiłem i koniec. Ale ty widzisz, ty też mówisz, że go znasz, a później pierdolisz na niego, kurwa, że to, że tamto. Po co to jest? Przecież nic nie powiedziałem. No jak nie, no ostatnio słyszeliśmy, no. No przecież powiedziałem, że nie będę rozmawiał, a niech on trochę wyluzuje, bo pośladki, bo wiesz. Bo... No dlaczego wyluzuje? Znasz go osobiście? No tak. Ja też go osobiście znam. Wiesz o tym? No i co się stało? Ale wiesz o tym, czy nie? Ale
co się stało, że go znasz? No, no, no i ja na niego nie jadę, nawet jakby coś tam pierdolił. No i bardzo dobrze. Nie tak. Jadę na niego, wiesz dlaczego? Bo go znam osobiście i no. Wiem, kim on jest. Wiem, jaki to jest człowiek. Wiem, jakie ma problemy. Ja też znam go osobiście, wiem, jaki jest człowiek. No, to dlaczego na niego jedziesz? No, ale kiedy na niego pojechałem? No teraz, na przykład. To widzisz, Piotrek, teraz pojechałem. No, na chuj to gadać. Kurwa, pamiętaj o tym, jeżeli się z kimś spotykasz, rozmawiasz z nim, nie ma co na niego jechać, bo to jest człowiek, no. Każdy jest człowiekiem. Ale ja nic nawet złego słowa na chłopaka nie powiedziałem, tylko powiedziałem, żeby wyluzował troszeczkę i już. I tyle. Ach, Rula tańczy jak szalona. Rula tańczy, ale nie szkoda. O, to chyba z Białegostoku dostałeś. No, z Białegostoku dostałem od pani na literę B. No. I od pana na literę J. O kurde, blady. No. Brand. Kurwa, nie spodziewałem się, ale naprawdę rozmawialiśmy ze 4 godziny, ale... Danka i Jacek. Co? Piszę tutaj, że Danka i Jacek. Jaka Danka i Jacek? No tu na gościu pisze na czacie, że Danka i Jacek to wygląda na to, że Aron z żoną przyjechał. No, Dorota i Janusz też piszą. Ja pierdolę. Ale to są głęby. Ale to są głęby. Szanuj widzów, szacun, szanuj. Szacun, szanuj widzów. To są ludzie przecież. Pani na literę D, naprawdę. Boże. Ty, ale śmiesz się. Dlaczego się kurwa śmiesz? Ja ci byłem tylko jedno. Wiesz co, nigdy w życiu... Jarek i Barbara Andrzejewscy. Nie. Chciałem się kiedyś spotkać z tą, z tym, no, z Meksykanem, ale chyba to nie dojdzie do skutki. Dlaczego? Urodziny miał. Nie, 48 urodziny, no. No, życzenia mu złożyłem. Znaczy, jak chcesz, to ci mogę załatwić spotkanie z Meksykanem. Ale nie musisz, bo wiesz dlaczego? Bo... Bo jeżeli z Meksykanem możesz załatwić mi spotkanie urodzinowe albo coś tam, to znaczy, że z Olgierdanem jesteś na ścieżce. Oj. No. Nie ma tak jak nasza ciocia Irena, że jak ona miała wrogów, to wszyscy musieli mieć tych samych. Ja ci coś powiem, Paweł. Meksyk oczywiście, że nadal pije. Może nie tak dużo, ale pewnie pije. A skąd wiesz? Co? A skąd wiesz? No bo ja wiem, że wyrzekała się za babota albo misiu miodu i tak dalej. No, wiesz jak to jest. Skąd wiesz, że Meksyk pije? No przecież pił, na urodziny pił. Widziałeś to? No jak butelkę nawet pokazywał. Aha. No właśnie. Niech będziesz sztywno jak w kostnicy i tak nie zostanie. Aj, Paweł, jakiś ty jesteś głupek. Aż mi cię szkoda. Wiesz, z Meksykiem jak się chcesz umówić, to tak knużytko pisze, to trzeba zobaczyć, czy on w ogóle ma w tym, w zeszycie jakiś wolny termin. Jaki ty jesteś głupi. Jaki ty jesteś kurwa naiwny, głupi. Robią z ciebie idiotę. Śmieją się z ciebie, a ty jesteś dalej głupi, naiwny. Nie wiem dlaczego, Paweł. Kurwa. Paweł, kurwa. Powinieneś kurwa być jakimś kurwa człowiekiem, takim kurwa chuj. Śmieją się z ciebie, naiwnie kurwa napierdalają,
A ty kurwa dalej jesteś kurwa takim, no takim kurwa ćwokiem, takim kurwa cielokiem pierdolonym. Wiesz dlaczego jesteś cielokiem pierdolonym? No dlaczego? Bo ciebie nawet brat nie szanuje, wiesz? No patrz jak, zobacz, to musiałeś dopiero wizytę mieć w Białymstoku i pić wódkę, żeby powiedzieć... Tak, to, musiałem mieć wizytę w Białymstoku, tak. Wiesz dlaczego ciebie nie szanuję? Ja ci powiem dlaczego. No. Żebyś kurwa później nie miał pretensji, bo ty się wszystkiego boisz, kurwa. Boisz się takiego kurwa jednego, drugiego smyka, który gdzieś tam na ciebie coś ma. I boi się takiego smyka i chuj, no. No jakiego smyka się boję? No, boi się, wiadomo o czym my gadamy, no. Ale kogo się boję? No, powiedz mi, kogo się boję, bo ty to ciągle, nawet ja się nie rozumiem. Jak cię widzowie mają rozumieć? Ja cię znam 60 lat i czasami nie wiem, co mówisz. Znasz mnie ile? Ile mnie lat znasz? 60 lat. No i powiedz mi tak, czy kiedyś w życiu zrobiłeś to, co ja zrobiłem. Czy kiedyś w życiu, na przykład, kurwa, gdzieś tam, jak byliśmy młodzimi chłopakami, chuj tam, czy kiedyś w życiu poszedłeś na jakąś dyskotekę, czy kiedyś w życiu zrobiłeś coś, że kurwa, no, dobra, chuj, mieliśmy 17-18 lat. Czy kiedyś w życiu poszedłeś na dyskotekę i komuś razem. Pamiętasz Mariusz, jak grał na dyskotekę? Ale nie, no Mariusz cię wpierdolił ci. Tak? No nie pamiętasz wtedy? Kiedy? No jak, no jak poszliśmy na dyskotekę i Mariusz tobie wpierdolił i ja się za tobą uziąłem. O kurde, brak. Ale nie, dobra. Całe życie taki niedojebek. No dobra, no całe życie. Pamiętasz na Sorbinie dyskotekę, jak nas potraktowali i co zrobiłeś? No powiedz widzom, co zrobiłeś? Ale co? No jak byłem z Romkiem Bartosikiem, ja, ty i Alek Bartosik, no co zrobiłeś? Pewnie uciekłem. Nie no, nie, ale ja ci nie mówię. Pytam się, co zrobiłeś? No nie wiem co, no na pewno zachowałem się jak ostatnia pizda, no a ty jak bohater. Ale nie, co zrobiłeś powiedz mi? Ja nie wiem co zrobiłem, no przypomnij mi co zrobiłem. No ja pierdolę, no. No nie no, ja nie chcę mówić co zrobiłeś, no. No to ruszasz tematy, jak nie chcę. No jak nie chcę ruszać tematy? Paweł, sam dobrze wiesz, że ja kurwa nie byłem taki poskromiony jak ty i robiłem wszystkie inne rzeczy, które ty tego nie robiłeś. No i na tym polega życie, że jeden robi takie rzeczy, inny robi takie. No tak no, no ale no, kurwa Paweł, nigdy w życiu nie powołuj się na to, co ja robiłem, bo ja byłem zawsze idiotą, który kurwa gdzieś tam coś tam odpierdolił. No ale, no Paweł, no kurwa, szczerze, pytanie szczere. Czy byłeś takim samym głupim chujem jak ja? Nie, no takim aż głupim to nie był. No właśnie. No i teraz powiedz mi tak szczerze. Czy kurwa coś się różniło ode mnie? Ale co różniło? No różniło. No, nie byłeś takim chujem głupim. No czy... ty robiłeś swoje, ja robiłem swoje. No przecież. No ja wiem, co ty robiłeś swoje. No to ja wiem. No. Powiedz mi tylko jedno. No. Czy ja byłem idiotą? Sam powiedziałeś, że byłeś głupim chujem. No ale czy ja byłem idiotą? Nie wiem kurwa, kim ty byłeś, człowieku. Co ty, jeszcze raz ci mówię. Wiesz dlaczego ciągle masz jakieś tam jakieś niejasności do wyjaśnienia? Bo ciągle coś chcesz wyjaśniać. Ciągle oceniasz innych, a nie siebie. No. No dobra, Paweł. Teraz jest pytanie. Czy zawsze były problemy ze mną, czy nie? A ja nie wiem.
A nie, no nie, no, to na pewno wiesz. To rodziców zapytaj, mamy zapytać. A nie, kurwa. To nie ty... twój teraz, kurwa. Zapytaj może już nie. No tak, powiem ci tak, ty na siłę jakoś wciskasz ludziom na radę, że ciągle opowiadasz o życiu innych, nigdy nie opowiadasz o swoim życiu. Weź kiedyś zrób sobie lajka takiego, tyle z życiu przeżyłeś, tyle z życiu miałeś różnych sytuacji. Człowieku, tutaj ludzie by cię z otwartą gębą słuchali przez dwa dni bez przerwy. I myślę, że to by było najlepsze. No, no ale dobra. Powiedz mi tak. Czy w moim życiu były proste sytuacje? Ale ja nie wiem, jakie... Ale pytanie, czy były proste sytuacje, czy nie? Ja się twoim życiem nie zajmowałem. Nie, zajmowałeś się, bo ostatnio żeś się wypowiedział, że ja się byłem chuj do pa. Ja ci teraz powiem coś. Pierdolę to wszystko. Nie, ja, ale zaraz! Kurwa, nie byś już taki mądry. Mów sobie coś też, tylko że widzę, że ta sytuacja już idzie w kierunku kłótni jakiejś. No ale nie. Daj o tym, kurwa, ty, czy ja w życiu byłem takim, kurwa, fajnym chłopakiem? Nie byłem. Rozpierdalałem, coś tam robiłem, kurwa, coś tam rozpierdoliłem. I powiedz mi tak, Czy to było, kurwa, słuszne, czy nie? Ale Piotrek, nie mnie to oceniać. Jak nie, ale nie o to, że oceniać. Słuszne, czy nie? A ja nie wiem. Zrób sobie rachunek sumienia, usiądź kiedyś i sobie pomyśl, czy słusznie to robiłeś, czy nie. No, to ja tu będę mówił, czy ty słusznie to robiłeś. No. No właśnie, o to się rozchodzi, bo wiesz, jakie my mamy... Ja ci powiem tak, jakie my mamy, kurwa, rozgraniczenia. Wiesz, jakie mamy? Takie, że ja rozpierdalałem głupoty i rozpierdalałem wszystko, kurwa, policja, nie policja, chuje, muje, dzikie węże. A ty byłeś zawsze, kurwa, takim wycofanym człowiekiem, który, kurwa, wie, o, dam, kurwa, dobra, mamusiu, tatusiu, wszystko jest okej. Okay. Ale Piotrek jest, kurwa, najgorszą kurwą, no. Tak było, czy nie? Ja ty chcesz zaimponować komuś teraz? Nie zaimponować. Tylko powiedz mi, kurwa, tylko jedno mi powiedz. Jak byłem młodym człowiekiem, kurwa, czy ja byłem takim, kurwa, cwaniakiem jak ty? Nie byłem cwaniakiem jak ty. Ale Piotrek, powiem ci tak. Szacun. Byłeś, kurwa, git, trzymałeś formę i tak dalej. O, tyle ci mogę powiedzieć. No, sram na to, co ty mówisz, wiesz? Sram na to, co ty mówisz. To po co mnie pytasz? Ty, ja ci powiem tylko tyle. Dobra, chuj, rozmawiamy teraz. Pamiętasz, kurwa, sytuację, gdzie, kurwa, Golas napierdolił głupot, a ja tam se, chuj, nie jestem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. I żeście, kurwa, powiedzieli, że to Golas zrobił. A ja sobie, kurwa, tak, poszedłem sobie o 4 rano, mówię, dobra, załatwię z nim sprawę. I kurwa, mu napierdoliłem, jak idiocie. A to się naraz okazuje, że to nie był ten. Pamiętasz o tym? Ale Piotrek, to jest twój problem. Ale pamiętasz, czy nie pamiętasz? Ja nie pamiętam tego w ogóle. To było... Nie pamiętasz, jak żeście powiedzieli. Nie pamiętasz, jak żeście powiedzieli. Piotrek, kurwa, zrób z nim porządek. Nie pamiętasz tego? Ale Piotrek, kurwa, ja byłem młody i ja to pierdoliłem. Ja też byłem, kurwa, młody, debilu jebany. Też byłem młody. To siedzisz przez 50, tam 40 lat i tylko to pamiętasz? Nie tylko to pamiętam. Pamiętam, jak żeście powiedzieli, że kurwa ten i ten, kurwa, jest chujem i takim i takim. No więc żem się na niego zaczaił i dopierdoliłem mu, a tu się okazało, że to nie tam mu dopierdoliłem, co trzeba. No to do kogo masz pretensje? Do ciebie, kurwa, no. A co? Debilu, do ciebie mam pretensje.
No ty teraz, kurwa, udajesz głupiego. A, Piotrek. Wiesz co, ja jak piłem wódkę, pamiętaj, jak piłem wódkę, to sobie siedziałem, słuchałem fajnych piosenek, przypominałem sobie różne sytuacje w życiu, a ty ciągle masz problem, Ale jakie ty, kurwa, mogłeś sytuacje w życiu, ćwoku jeden, i jakie ty mogłeś sytuacje w życiu? Jakie ty mogłeś sytuacje w życiu, tam gdzieś tam, kurwa, gdzieś coś pierdolnąć? No wiesz, nie miałem takich dużych... Pamiętasz 84 rok? No, pamiętam. No i co? I teraz mi powiedz, jakie te sytuacje miałeś w życiu? 84 roku? No. A ja wiem, jak ja miałem w 84 roku. No to sobie, kurwa, przypomnij, człowieku. Dla mnie to było chuj. Wiesz, dlaczego było chuj? Wszystko było chuj. No, nie, Piotrek, ja nie wracam do przeszłości tak jak ty. Ja wracam. Wiesz, dlaczego wracam? No. Bo to jest właśnie ten, kurwa, jebany, pierdolony strana ten internet, ale ja wracam do tego i to naprawdę mnie zabolało. I kurwa, ja ci powiem jedno, nigdy w życiu, żeście, kurwa, tak nie postawił, jak ja się postawiłem. Nigdy w życiu. Gdzieś uciekałeś bokami, chujami. Pamiętasz, jak na dyskotece, kurwa, w tym bliżynie, kurwa, Piotr się wpierdolił i wyjebał wszystkich, chuj tam. Ale tego... życie trzeba sobie układać w taki sposób. Nie, kurwa, debilu. Jak najmniej nie. Kłopotów, a nie wchodzić w kłopoty. Nie można sobie układać w życiu, kurwa, debilu, pamiętaj o tym. Nie można sobie układać. Ja po prostu zawsze byłem, kurwa, takim człowiekiem, który, kurwa, non stop był, kurwa, gdzieś pod jakimś prawem. Piotrek, masz syndrom człowieka starego. Widzę, że cię syndrom człowieka starego łapie, że kiedyś byłeś kozaczek, a teraz już niestety nie i nie możesz... I do dzisiaj jestem kozaczek. I nie możesz się z tym pogodzić bardzo. No. Nie, do dzisiaj jestem kozaczek i będę kozaczek dalej. No to czemu masz problem, no? No, ale ty, kurwa, jesteś idiotą i, kurwa, pamiętaj o tym. Nigdy w życiu mi nie dorównasz. Wiesz dlaczego? Bo jesteś cykorem, dziadem, jebanym. I nawet jak ja bym, kurwa, obraził cię jakoś, nigdy w życiu się nie obrażę prywatnie, ale nawet jakbym cię obrobić prywatnie, to nawet nie masz szans. Kurwa, jesteś idiotą, kurwą. I no, ja mam 24,000 subskrypcji, to ja nawet nie zamierzam. No, pamiętaj o tym. Nigdy w życiu się nie dołączaj do tego, co ja ci powiem, bo my jesteś idiotą. Nie, ja wiem, gdzie jest moje miejsce, znam swoje miejsce w szeregu, także nie martw się. Dobra, idź, kurwa, do Łukaszka, kurwa, zadzwoń do Łukaszka, do jakiegoś tam chuja muja, dzikiego węża, skądś tam i chuj. Pierdolę, dziada, bo rozumiesz? Dobra, ale posłuchaj, Piotrek, bo jak za dużo powiesz, to też niedobrze. Nie, pierdolę, dziada. I Łukaszek będzie rozpierdolony, rozumiesz? Będzie rozpierdolony. Słuchaj, nie, bo widzę, że tutaj po czacie widzę tutaj już, że to schodzi w złym kierunku. Także idź spać, Piotrek, nie pij wódki, bo tutaj wiesz, jak wódka. Pamiętaj o tym, Łukaszek będzie rozpierdolony, bo jest tylko jedna tylko sprawa o tym, co on zrobił. I Łukaszek będzie rozpierdolony. I nie ma żadnej tego, że ty będziesz, kurwa, gdzieś go tam bronił. Pierdol cię. No. A ja go nie muszę bronić, bo on takiej obrony nie potrzebuje, to po pierwsze. A po drugie to mówię, Piotrek, dzisiaj wypiłeś za dużo, widzę, już za dużo już gadasz, lepiej tego. Dobrej nocy ci życzę, a ty chodź tego lajta i nie tego, bo to wiesz, może... Sram na was!
Ludzie, sram na was. Dlaczego sram na was? Jesteście jeszcze nikim. Kurwa, jesteście nikim. No to mówić do czatu? Nie, no to ja to mówię. Jesteście nikim. Kurwa. Maciej, gitarzysta, powiem jeszcze raz. Weź te populistyczne swoje hasełka z kogoś do tytułu. I tutaj nie próbuj jebać was, kurwa, już jesteście skończyli, kurwa, swoje piękne, kurwa. Szczena, Piotrek, Szczena przyjdzie, to wszystko wyjaśni w Białymstoku. Ja do Szczeny mam kontakt, wiesz o tym? No to dzwoń do niego. Piotrek, dobra, bo ja idę spać, bo jutro, wiesz, ja nie wiem, czy ty pracujesz, ale ja jutro pracuję, także mówię, wiesz. Dobrze, pracuj. No, dobranoc. No, cześć. No, trzymajcie się, panowie i panie, na czacie. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dobrej nocy.